Cześć, tutaj Blueberry Paul, a to jest kolejny odcinek z cyklu Thursberry. W dzisiejszym odcinku Dzień Mężczyzn. W tym tygodniu dużo było o Dniu Kobiet, jak najbardziej, bo jest to święto międzynarodowe i znane i świętowane już od 1910 roku. Co jednak z Dniem Mężczyzn? No więc okazuje się, że jest taki dzień, o, zabrzmiało jak w kolędzie świątecznej, ale nic, jest taki dzień, Dzień Mężczyzn. W Polsce próbują go przeforsować na dzień 10 marca, czyli to jest właśnie dzisiaj, kiedy ten odcinek się ukazuje, więc dlatego o nim mówię. Tradycja tego święta międzynarodowo wywodzi się od dnia 19 listopada 1999 roku i to właśnie w ten dzień jest Dzień Mężczyzn świętowany w kilkunastu krajach, może kilkudziesięciu krajach na świecie, a zostało to zapoczątkowane w takim państwie o nazwie Trinidad i Tobago i było to zrobione przy wsparciu ONZ-u. U nas niestety tego święta nie ma, a tylko dlatego nakierowało to na mnie, że w kalendarzu w moim smartfonie wyskoczyło coś takiego, że już jutro jest Dzień Mężczyzn i ja mówię, naprawdę jutro jest Dzień Mężczyzn, nigdy o nim nie słyszałem i rzeczywiście to jest prawda, dlatego zrobiłem mały research i sprawdziłem parę rzeczy. A więc tak, rzeczywiście nie było tradycji obchodzenia tego święta i nigdy nie było oficjalnie zgłoszone, w sensie nie była chęć zgłoszona do tego, żeby go świętować chociażby 19 listopada. Niektóre media, w niektórych nawet w sklepach czasami takie promocje widzę na Dzień Kobiet i na Dzień Mężczyzn w tym roku zauważyłem. No więc tak, też próbują jakoś to przeforsować, jest okazja, żeby coś przecenić krem do twarzy powiedzmy. Więc coś takiego było. No więc jest to próbowane od kilku lat to wprowadzić. Niestety dalej nic z tym nie wychodzi. A data 10 marca nie jest przypadkowa, bo w tym dniu w Polsce, w kościele katolickim obchodzone jest wspomnienie 40 świętych męczenników z Sebasty. Więc może to jest to połączenie, mężczyźni, męczennicy, że może to by była dobra okazja do świętowania. No na razie póki co wszystko stoi w miejscu i chyba nie zapowiada się, żeby wkrótce taki dzień się pojawił. Poza tym moi koledzy poszukali kilka świąt, o których świąt, właściwie dni, nieoficjalne, to się nazywa nieoficjalny kalendarz świąt, coś takiego znaleźli i jest tam parę świąt, które są, no niektóre są śmieszne, niektóre są zaskakujące, więc tak więc 10 stycznia na przykład jest dzień sprzątania biurka. Jakby to kogoś interesowało. Najbardziej mnie zastanowił 30 marca, bo to już wkrótce. To Światowy Dzień Muffinka, czyli babeczek. Czyli babeczek, może okazja, żeby upiec babeczki w hejmorze, bo to jest to, no nie wiem, zobaczymy. 3 maja to mi się zawsze wydawało, że to jest święto Konstytucji 3 maja. Okazuje się również, że jest to święto bez, właściwie dzień bez komputera. To zaskakujące. Raczej to chyba w moim przypadku niemożliwe. Kolejny dzień to dzień psa 1 lipca. Lecz nie zapominamy również o kotach. Jest i dzień kota 17 lutego. Był właściwie już. Poza tym, 2 dni, które nie wiem, kto to wymyślił, ale chyba jakiś idiota. To jest 5 lipca, czyli dzień łapania za biust, a 14 lipca dzień łapania za pupę. Któż to w ogóle wymyślił coś takiego? No nic, znaleźli, wypisali, więc czytam dla ich radochy. I jeszcze 15 lipca. Jest to dzień bez telefonu komórkowego, również niemożliwy przeze mnie do zrealizowania. A więc takie oto dziwne święta. Poza tym na świecie dziwnych świąt również nie brakuje.
Są różne festiwale, niektóre fajne nawet, bowiem wspominali o festiwalu kolorów, czyli to w Indiach świętują, żeby nadejście wiosny, czyli to już wkrótce będą świętować. Poza tym gdzieniegdzie obrzucają się pomidorami, gdzieniegdzie obrzucają się pomarańczami, gdzieniegdzie gonią za bykami, więc są różne dziwne festiwale, różne dziwne dni. No i niektóre z nich przechodzą również do nas, kopiowane jak wszystko inne, niestety bądź stety, trudno powiedzieć. Tak więc dobrze, w dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Mimo wszystko, wszystkiego dobrego dla wszystkich mężczyzn, jeżeli oglądają ten odcinek z okazji Dnia Mężczyzn, który już dzisiaj, a o którym mało kto słyszał. Tak więc to by było wszystko. W międzyczasie BBB Covers, BBP Recovers, Teletygodnik i hej, może ugotujesz to. A ja zapraszam na kolejny odcinek w przyszłym tygodniu.